Cześć moje kochane dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Jest z nami dzisiaj wróżka Zuzia i niesłyszek. Ostatnio opowiadałam wam o tym, że niektóre dzieci gorzej słyszą. Na szczęście my, lekarze, potrafimy te uszy naprawić. Czyli wystarczy, że wyczyścimy porządnie uszy, wyleczymy chore uszy i już słuch się poprawia. Ale czasami jest coś w naszym uchu, co się psuje i nie tak łatwo to naprawić. Wszystkiemu winien jest ślimak. Jeżeli popatrzycie sobie na ucho, popatrzcie. To jest najgłębsza część ucha. Ona znajduje się w głowie. Ta część nazywa się ślimakiem. Jeżeli ślimak się popsuje, to dzieci nie słyszą. I to też jest tak, że ze ślimaka idzie specjalna autostrada do naszego mózgu. Jeżeli tam się coś popsuje, to już nie tak łatwo to naprawić. I takie dzieci niestety nie słyszą. Ale jak to zwykle w bajkach bywa, znajdzie się jakieś rozwiązanie. I dla tych dzieci też znalazło się rozwiązanie, ponieważ kiedy pójdą do pani doktora albo do pana doktora, to dostaną takie specjalne urządzenie, które troszkę przypomina muszelkę. Popatrzcie. I to nazywa się aparat słuchowy. I dzięki temu dzieci mogą słyszeć. Może nie będą słyszały tak dokładnie jak te dzieci, które mają zdrowe uszy, ale będą w stanie usłyszeć, co do was mówicie. Kochane dzieci, chciałam wam powiedzieć, że chciałabym, żebyście zawsze pamiętali, że macie cudowne moce. I chciałabym, żebyście pamiętali, że to dzięki wam dzieci, które gorzej słyszą, mogą poczuć się naprawdę super. Czy chcecie wiedzieć, jak pomóc dzieciom, które trochę gorzej słyszą? Jeśli tak, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka przygód Wróżki Zuzi, lekarki bajkopisarki i niesłyszka. Pa, pa.